Młodzieżowy Mistrz Świata Federacji WB. Witamy Cię, Marcin. Witam Państwa. Po tym Twoim zwycięstwie widziałem, że chyba się pojawiły łzy z radości, tak? Coś tam się pojawiło, no jestem szczęśliwy. Chciałem go zdobyć i zdobyły. Można powiedzieć, że to jest takie jakieś małe ukonorowanie tego, co do tej pory robiłeś? Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Zaprezentuj może tutaj kibicom ten pas przy okazji, żeby lepiej zobaczyli. Jeżeli mógłbyś teraz powiedzieć kilka słów o pojedynku, jak ty to widziałeś, no bo pierwsza, druga runda raczej była taka wyrównana, no i trzecia runda, tam cios trafiony i Ruszyński raczej już nie miał ochoty kontynuować walki, a raczej nie był w stanie. Nie, chciałem zobaczyć, co przeciwnik pokaże, nie, żeby się nie wyprzytrykać całą walkę, żeby po prostu, żeby przeboksować cały dystans, jak będzie, jakby tak było. No, przyjmowałem sobie ciosy, dałem mu uderzyć, żeby się trochę wystrzelał, bo też silno bił na dole, ja sobie przyjąłem je. No i troszeczkę też go to zmęczyło i potem taki efekt, jak widzieliśmy wszyscy. A tego się spodziewałeś, że uda ci się przed czasem wygrać, czy raczej nastawiałeś się na 8 rund? Ja się nastawiałem na 8 rund, nie ma co się nastawiać na jakąś wygraną przed czasem czy coś, bo się pospina człowiek i nie będzie dobrze. Jeżeli chodzi o twoją dalszą karierę, co planujesz, tak? Mniej więcej już masz jakiś zarys tego z promotorami? W kwietniu, jak coś, to będę tu w Częstochowie jeszcze boksował, już tam mam jakiś plan. A jeszcze może w styczniu coś, zobaczymy. Na razie jeszcze nic nie mówię, może coś tam, coś będzie. Ale to była taka ostatnia walka już z rywalami, na przykład z Węgier, Białorusi, teraz ci lepsi rywale wejdą już na... Taki się trafił rywal, prawda, tam i tam jakoś federacja go dała, żebym z nim boksował. Kto będzie, to będzie, prawda. A ty jesteś już gotowy na te większe walki? No oczywiście, jestem gotowy, tylko małymi kroczkami jeszcze. Jeszcze pomalutko, trzeba się rozkręcać. Wolałbyś walki polsko-polskie, czy raczej rywali z zagranicy? Polsko-polskie. Jeszcze nie teraz, no. Nie ma po co się bić. Po co się bić w swoim kraju. Jakby się jakaś pojawiła propozycja na luty, ewentualna gala Polsat Boxing Night. No nie wiem, zimno, szpilka, może jeszcze ktoś inny. Skusiłoby cię to, czy raczej byś to odrzucił? Zobaczymy jak będzie. Kiedy wracasz na salę? No jakiś tydzień. Może już niedługo, no. Trzeba trochę odpocząć z tydzień czasu i wracam na salę. A jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o, no dużo nie ma co mówić, ale o występie twojego trenera Tomasza Dobosza. Wyszedł pewnie, wygrał w pierwszej rundzie, zaatakował, nie miał co czekać, prawda, to też debiut, paręnaście lat nie boksował, to też wiadomo, stres, wszystko dochodzi do tego. Amatorsko boksował, zawodowo dopiero teraz, więc było naprawdę świetnie. Powinien kontynuować jeszcze przygodę z boksem? No dlaczego nie, oczywiście, jeszcze parę walk może sobie zrobić. A w ogóle jak na przykład sparujecie razem, jak te sparingi wyglądają? Obrywasz trochę, czy raczej to Tomasz Dobosz jest spychany do defensywy? Trzeba przyjść na salę, przyjedziecie, to zobaczycie. Nie, no jest po prostu, są dobre sparingi, na dobrym poziomie. Ja dostanę, on dostanie. Nie wiem, o co ten, to jest boks, prawda? Trzeba się uczyć. Jakbyś jeszcze mógł kilka słów powiedzieć o waszej współpracy, jak to wszystko wygląda? Współpracujemy gdzieś tak mniej więcej od czerwca, jak boksowałem na gali w Bydgoszczy. Tam gdzieś szpilka boksowa z Brianem Minto. No i nasza współpraca dobrze przebiega, oby tak dalej, na pewno będzie dobrze. No i co, no więcej sukcesów będzie jeszcze, nie? To jest dopiero pierwszy, jeszcze musi być więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia? Tak jest. I powiedz jeszcze może coś o karierze amatorskiej, bo dla tych fanów boksów jesteś znany, ale dla większej grupy jeszcze tak powoli wypływasz na te szersze wody, jak można tak powiedzieć. Jak ta kariera amatorska wyglądała w twoim przypadku? No miałem brąz na Mistrzostwach Europy Kadetów, brąz na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców, piąty na Europę i piąty na świata. Miałem parę razy mistrza Polski, brąz, turnieje międzynarodowe powygrywałem. No, było trochę tego, tam z 80 walk. Przeszedłem na zawodowstwo, bo tak się potoczyło po prostu. Na olimpiadę może bym pojechał, może nie wiem jeszcze, bo to różnie, są też dobre rywale, ale dałoby się radę z nimi. Teraz jesteś chyba trochę takim wolnym strzelcem, nie jesteś z żadną grupą związany, a ty chciałbyś tak pozostać, czy może byś się chciał załapać, nie wiem, do grupy Andrzeja Wasilewskiego, Tomasza Babilońskiego? Jakby dało radę, to oczywiście, ale jestem sam, no po prostu, nie wiem, no tak jest i tak musi na razie zostać. Jakby ktoś mi zaproponował, to oczywiście, że gdzieś pójdę do jakiejś grupy. Kwestia dogadania, prawda? Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.